macie? Mam nadzieję, że świetnie. Dzisiaj trochę informacyjnie będzie. Nieczęsto robię takie rzeczy, ale pomyślałem, że dokonam kilku zgrabnych zmian na swoim kanale, sugerując się trochę waszymi podpowiedziami. Wiele osób ma ochotę oglądać u mnie pewne rzeczy regularnie. Znaczy, żebym wprowadził jakąś regularność do swoich, powiedzmy, programów. Ja niespecjalnie przepadam za regularnością, bo ona mnie nuży. Nuży, jak już coś robię według planu, to się tak czuję, jakbym pracował gdzieś na zakładzie i podbijał kartę. Ale postanowiłem wyjść naprzeciw prośbom niektórych osób i codziennie o godzinie 18:15 będziecie mogli zobaczyć u mnie jakiś film. I teraz, jaki to będzie film? I czemu o 18:15? Chciałem rzucać o 18, ale o 18 oglądam Lekkostronniczych i jestem zajęty. Dokładnie tak samo, dokładnie tak samo. Ja się tak troszkę łamię, tylko się cykam. Tego nie widziałem, ale widziałem dzisiejszą panią Kasię. Więc 18:15 to powinna być dobra godzina. Zawsze o tej godzinie będzie jakiś let's play, powiedzmy, let's play. W poniedziałek znajdziecie u mnie na kanale o godzinie 18:15 Rock'n'Rojo. A ja cię pierniczę, ta wąska kicha... Tam, tutaj... kurwa, tam! Kaj ty się na mnie patrzysz, hopy! We wtorek będzie coś z serii mini let's play. I tu właśnie zachowuję sobie prawo do kombinowania i wrzucania różnych filmów. Nie powiem wam jakie, to będzie niespodzianka. W tej chwili robię Crysisa 2. Orzesz, kurde, obcy zostali. Do którego wróciłem za waszymi namowami. Half-Life'a 2. Nie mam mnie tu. A jednak jestem, cholera! I Metro 2033. Od czasu do czasu różne inne dziwne rzeczy będą się o tej godzinie ukazywać. W środę o godzinie 18:15 zobaczycie u mnie Dead Space 2. Chodź tu. Gdzie? Cię kręcę. Jedziemy, jedziemy, jedź! Cholerna winda. Tak, postanowiłem troszkę zwolnić z tą serią, nie publikować jej co drugi dzień, ale raz na tydzień myślę, że będzie bardzo przyjemnie. Środa i czwartek o 18:15 to też są godziny zarezerwowane dla tych moich serii mini let's play. Piątek prawdopodobnie Battlefield 3 o 18:15. Co oprócz tego? Tak wygląda mój rozkład tygodnia. Oprócz tego planuję wprowadzić trzy typy materiałów. Pierwszy, ten, który właśnie będzie około w okolicach godziny 18:15, docelowo ma być dosyć długi, trwać między 30 a 40 minut. To jest jakby wyjście naprzeciw prośbom osób, które lubią długie odcinki. Oprócz tego w ciągu dnia mają szansę pojawić się jeszcze dwa inne materiały. Pierwszy to taki bardzo krótki. To będzie coś w rodzaju albo mojego vloga, albo New Newsa, albo ja wiem, proste pytanie, albo szybko i głupio. Coś z tych rzeczy, które są krótkie, niezobowiązujące. I tyle. Natomiast gdzieś w środku dnia, o godzinie 15, będą filmy odrobinę krótsze, trwające między 20 a 30 minut. Krótsze od tych późniejszych o 18:15. Myślę, że w ten sposób zadowolę potrzeby wszystkich osób, a przy okazji nie zatracę radości zrobienia materiałów różnego typu. Zatem trzy typy materiałów, króciutkie, średnie i długie. Zatem chyba wszyscy powinni być zadowoleni. O godzinie 18:15 zawsze coś będzie, o godzinie 15 prawdopodobnie też. Jeszcze zobaczymy. Na razie pracuję nad tą regularnością, pracuję nad ustaleniem tego planu, żeby on był sensowny i zgrabny. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, bo jakby, mówię, te zmiany są jak najbardziej podporządkowane pod częste prośby, które ukazują się w komentarzach. Ja nie mam specjalnej potrzeby ani powodu, dla którego miałbym tak regularnie publikować te filmy, ale pomyślałem, kurczę, czemu nie? Czemu nie? Czemu nie zrobić tak, jak dużo osób wśród moich widzów sobie życzy? Prawda? Tak myślę. Trzymajcie się. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock i to wszystko. Pa, pa!